Bartek, przedłużyłeś kontrakt z Krakowią. No powiedz, co o tym zdecydowało przede wszystkim? No myślę, że zdecydowała o tym moja dalsza chęć tutaj rozwijania się w Krakowie. Myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Spędziłem już w Krakowie rok. Podpisałem kontrakt na kolejne dwa. No i miejmy nadzieję, że jakoś uda mi się zaistnieć w tej drużynie. A generalnie jakie odczucia ci towarzyszą w związku z tym, no, że wiesz, że w dalszym ciągu będziesz tutaj w Krakowie? Uczucia. No, ja z Krakowią jestem związany już w sumie od trochę dłuższego czasu niż tutaj grą, bo zawsze śledziłem wyniki tej drużyny. No, nie ukrywam, że to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby w Krakowie zadebiutować i rozwijać się dalej. No macie, czyli na twoim przykładzie można powiedzieć, że marzenia się spełniają. Spełniają się. No jeszcze się do końca nie spełniły, bo ten debiut jeszcze jest nadal wyczekiwany, ale mam nadzieję, że to kwestia czasu. Rozmawiałem z trenerem stawowym właśnie o tym, że podpisałeś kontrakt, no i mówi, że jesteś bliski tego debiutu. Czy czujesz, że faktycznie no, gdzieś tam zaczynasz być bliżej tej wyjściowej jedenastki? No myślę, że z miesiąca na miesiąc jestem coraz bliżej. Tutaj pierwszy raz miałem okazję w okresie przygotowawczym jechać na wszystkie obozy, trenować tak jak każdy inny zawodnik, także myślę, że jestem na dobrej drodze.